Witam, dzisiaj chciałem pokazać czernidłaka błyszczącego. Jest to grzyb opisywany jako jadalny i też niejadalny, więc szczerze nie będę się nad niego tematem wypowiadał, jego jadalności, ale pojawia się ten grzybek od maja. Jak jest młody, to na nim są takie właśnie kropeczki, zaraz zobaczycie. O. Blaszki, zerwiemy sobie tutaj takiego jednego. Blaszki są białe, a z czasem one ciemnieją, te blaszki. Znowu z tą ostrością musimy coś wykombinować. Rośnie od maja, przeważnie gdzieś w parkach, przy pniach się pojawia. U mnie tutaj właśnie przy pniu ściętym. Rośnie gromadnie. Tak wygląda ten czernidłak błyszczący. Czernidłaków jest sporo, więc, ale ten akurat tu fajnie wszystko można rozpoznawać, jeżeli się często chodzi do lasu, bo można widzieć, kiedy się który pojawia. Ten się pojawia od maja. Tak wygląda i tak mówiłem. Jak są młode, to mają takie kropeczki na sobie. Kolor jest właśnie taki, jak widzicie, do brązowego nawet. Mam go tutaj sporo. Więc jeżeli ktoś chce się przekonać, czy jadalny, a wiem, że tacy są, raczej nic mu nie będzie. Byle nie testować łoczy z alkoholem czernidłaków, bo jak wiemy, niektóre można spożywać, a niektórych nie można spożywać i łączyć z alkoholem. Pozdrawiam.